Czy nie jest ci tutaj zbyt wygodnie przypadkiem? Chłopie, czy taką chillerkę? Okej, okay, a czy z wanny chciałbyś coś powiedzieć? Pozdrowić kogoś? Chciałbym powiedzieć, stary, że pozdrawiam mamę. No. I chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę. Bo no i o to chodziło! Górę, o to chodziło być, właśnie! Mokra łapka w górę, śliska. O to chodziło, więc zostawcie teraz łapkę w górę! W tym momencie, bo jak nie, to już MWK się utopi. Ja go utopię w tej wannie. Nie, nie, a dobra, ale nie zabieraj wody, bo jest ciepła, dobra? A, i właśnie, dzisiaj jeszcze będziemy topić widzów w wannie. Trochę straszne. Trochę tak, dobra, nie będziemy ich topić, będą się z nimi działy gorsze rzeczy, ale o tym nie mówmy na razie, zobaczycie dobra, sami. Dobra, okej, a mogę wyjść z wanny? Nie. A, no dobra. Dopóki ludzie nie stawią suba i lajka, to nie możesz wyjść z wanny, więc zostawcie już teraz, bo inaczej... Bo mi się już ten, wiecie, jak się za długo siedzi w wodzie, to się skóra robi taka... Taka łuszczy się. Niefajna. Łuszczy się, nie wiem, ja już stóp nie czuję generalnie. Wydaje mi się, jakby mi palce odlatywały u stóp. Ale stary, czemu masz buty w wannie? Co? Czemu masz buty w wannie? No bo ja tak lubię. Lubię zmoczyć buta. Lubię zmoczyć buta, dobra. Nieważne. Słuchaj, MWK, ja myślę, że ta twoja wanna jest fajna, ale wiesz co? Proszę mi się stąd posunąć. Musimy się tego pozbyć. I musimy zrobić większą wannę. Wannę, która pomieści nam tutaj co najmniej z 50 widzów. No powodzenia ogólnie. Ja nie wiem, jak ty chcesz zbudować większą wannę. Bo ja nie umiem. Nie umiem wanny. Ja umiem wazę zbudować. Wazę umiesz zbudować? No. Co to za w ogóle beznadziejna umiejętność? No stary, dobra, słuchajcie, więc tak, zacznijmy może od tego, żeby wybrać sobie składniki. Myślę, że konkret będzie dobry. Ej, ty też masz tu zbugowane światło, stary? W sensie? Tu, o, stary. Tutaj zbugowane światło? Nie wiem, o czym ty mówisz, MWK, jesteś jakiś nietrzeźwy. Jest tutaj jasno. Dobra, stary, dobra, nieważne, wyjdźmy z twoich omam wzrokowych i zacznijmy od tego, by stworzyć jakieś podpórki. Moje podpórki na wannę będą wyglądały tak. To jest podstawa mojej wanny. O, fajnie, nie? Fajnie, no. No to dobra, teraz jedziemy z całą wanną. To znaczy, nie czy to po... Dobra, no robimy tak. Czyli ona będzie miała wielkość gdzieś, no gdzieś taką, jeżeli chodzi o podłoże. I teraz trzeba ją na długość dobudować. Nie wiem, MWK, jaka długość powinna mieć wanna? Chyba taką... No stary, żebym ja się zmieścił, więc długa. Ale to, nie, ale to i chyba... szeroka. No właśnie, to jest zbyt wąska na ciebie. Ale dobra, to myślę, nie, że... Nie, właśnie... Chociaż nie, no tak trzy bloki bym jeszcze dał. Dobra, to, dobra, nie, o trzy bloki to ja przedłużę. O, okej. I teraz możemy też to zrobić wannem, ty nie musisz to ręcznie budować. MWK, co ty się biedny. Ale czy tutaj ja czy coś robię? Tak. Ja patrzę, obserwuję. Dobra, to teraz damy white terracotta. Nie, nie, to nie jest terracotta, tylko concrete. Czy to jest według ciebie białe, MWK? Według mnie to jest w kolorze ciała. Okej. Taki cielisty. Cielisty, dobrze. Ale o, to już jest biały. Weźmiemy sobie jeszcze to tak, że... A, bo tutaj będą ścianki. Tak, tutaj będą ścianki. Ej, ludzie ode mnie żebrą i temy, mogę ich zbanować? No pewnie, stary, no banuj. Banuj, ile wlezie. Już zbanowałem. Spokojnie, MWK nie jest taki zły, na jakiego wygląda. No, to ktoś jest gorszy, bo... No, wiecie, to do okna. Aha. Debile, teraz MWK. Dobra, teraz dokończamy ściankę tego, tak w tą stronę, a tutaj musi, dobra, tutaj musi być takie twarde, bo wanna tylko z jednej strony ma takie zaokrąglenie. Ej, coś tu poszło nie tak chyba, stary. Co to znaczy poszło nie tak? Co poszło nie tak? Popatrz, to jest krzywe. Tutaj jest krzywe, no bo ty to zbudowałeś, stary, ścianę. Nie, ja nic tu nie zrobiłem. Nie, to ja byłem. A, wcześniej, możliwe. Ej, to nie wygląda jak wanna, to wygląda, stary, ale... jak jakieś... Czekaj, stary, daj nam to rozbudować, człowieku. Cześć, ty budujesz, to jest, nie? To jest skrócie, którym już nie będą mogli wskoczyć. Dobra, więc teraz zrobimy na przykład, o, takie, popatrz. I teraz widzisz, żeby ona miała jakiś kształt, stary. Mhm, to jest dobry pomysł. To jest w dobry. W ogóle, widzowie, czy wy widzieliście nową piosenkę Nuba do Knesa? To jest, o, właśnie, słuchajcie, bo dzisiaj mam skina Nuba, właśnie dlatego, że wyszła nowa piosenka Nuba do Knesa, jest na kanale i zapowiada ona drugi sezon Herobrine'a, więc padajcie i oglądajcie. Powiem wam, ja ustawiłem na budzik. Nie wiem, jak wy, możecie napisać w komentarzu. Ja też ustawiłem na budzik. Dzisiaj rano mnie obudził Nuba do Knesa, a potem poszedłem spać po premierze, bo już nie byłem w stanie się utrzymać na nogach, ale musiałem wstać na premierę. Stwierdziłem, że muszę to zobaczyć. Ej, ale w ogóle wracając... Jak mnie obudził Nuba do Knesa, powiedziałem, co jest? Wracając do tematu wanny, wydaje mi się, że to jest najlepsza wanna, jaką w życiu zbuduję. Może dlatego, że nie budowałem wanny w Minecrafcie, to... No, wygląda fajnie. Poleżałbym dzięki. W niej. Poleżałbyś w niej. Jakbyś się zmieścił, to byś poleżał. No, zmieściłbym się chyba, chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem. Ale możemy jeszcze... Ej, jopi... O, chłopie, jopi... Co jest? Pomysł ma. Co jest? Człowieku, aż się boję. Człowieku, to będzie prestiżowa wanna, pa. Ale nie, bo to ukradną, stary. Na odcinku to jeszcze ukradną. Jestem tego pewien. Nie rób. Ja ci myślałem, czy ją zbudować z żelaza.
żelaza, a stwierdziłem, że przez te złodziejaszki serwerowe to nie ma... Wełnę tam, stary, będzie imitować masz, złoto. Będzie imitować złoto, Rich Martin. Nie, no bo rzeczywiście, nie ma co, tutaj wiesz. No nie, nie bo oni tu przyjdą, stary. Nie. Słuchaj, to są najwięksi krętacze, jaki chyba możesz spotkać w Minecraftowym community, więc co ty tu, co ty za łezdowa, no jakaś żółta. No wstawki muszą być, to stary, wygląda teraz jak... Trzeba łabędzia zbudować. Stary, to wygląda teraz jak bidet i... Dobra, nieważne, zamknąłem 100 widzów w bidecie. Ej, stary, no? Bidety są spoko. No dobra, to był, to on to powiedział, nie ja. Ej, wiesz, stary, nie no, żartowałem, nienawidzę bidetów, nigdy nie korzystałem z bidetów. Puh. Co jest? Jakiś chłopiec w ogóle, to nawet nie to, ej, że nie stary, lubi, tylko ma jakąś skazę, stary. Stary coś, a nie, to ja mówię. To, nie, no... ty krzywo coś zrobiłeś. Nie, to oczywiście, że ty no, musiałeś pa. Krzywo zrobić. Nie, stary, pa, popatrz MWK, to, MWK, ale dlaczego, o czym ty do mnie mówisz? No, no jest prosto, prościutko. No nie. No dobra, no nie jest prosto. Prościutko, no. Ty, ale... Tak, o, no dobra, no, MWK. Ja jestem, MWK, weź, stary, weź tu tutaj, nie denerwuj. Ja jestem prokoksem, po prostu. Prokoksem. Jestem oczywiście skromny, no bo no to tak, nie, to twoja pierwsza rzucająca się w oczy zaleta. Tak mniemam, że chyba. O, lubię to, jak tak mówisz. Chyba, nie wiem, nie znam się. Zrobiłem ją chyba tej trochę krzywo. No. Oj, dobra, ale już tutaj dokończę w sumie ręcznie. Co się jarasz tą bandą? Ej, co, ręcznie będziesz to budował? Przecież to jest banda. No dobra, ale tutaj już mi zostało jeden pasek do dobudowania. Dobra, pyk. Proszę bardzo, i teraz jakby ktoś powiedział, no dobra, Darkness, to nawet nie wygląda jak wanna, to ja wam pokażę tak. Ej, musimy kran zbudować. Właśnie, jest tutaj kran stary, będzie normalnie zbudowany, więc proszę bardzo, ja myślę, że on powinien iść jakoś tak. Ej, musi być ciepła i zimna woda, pamiętaj. Tak, trzeba... Ja lubię na ciepło. Lubisz na ciepło? No dobra, no to trzeba zrobić red i blue. O. I teraz proszę bardzo, będzie... Nie, czekaj. O! O! To, tak to wygląda jak wanna! To wygląda tak dziwnie, stary, tak nie wyglądają pokrętła. Stary, nie czepię się. Jest zimna, jest ciepła, jest. Okej, okay. Ej, to stary, to będzie. Podzielimy widzów na dwie grupy, czerwoni i niebiescy. Jedno będą ciepli, a dobra, będą dobra, zimni. Pomysły zowaj dla siebie. Bierzemy tutaj widzów, którzy stoczą tutaj bój na śmierć i życie. Wychodzi na to, że to są wszyscy nasi dzisiejsi zawodnicy. Więc cóż, chyba przyszedłby czas na pierwszą konkurencję, nieprawdaż MWK? Myślę, że tak. Jak będzie wyglądała pierwsza konkurencja? Masz jakiś pomysł? Podtapiamy ich wodą. Podtapiamy ich wodą, ale wiesz, że oni po prostu wypłyną wtedy. No. Może stary... Już nie jest tak łatwo. Dobra, ja mam pomysła. Uwaga, rozlewam lawę. Wezmę sobie lawę i na początku zacznijmy od bardzo gorącej wody. Wiesz, o co chodzi? No jak? Gorąca woda tu, gorąca woda tam i tam. Lubię gorącą wodę. I tam, i tu, okej. Okay. Mówi się tam. Oj, widzę, jak się właśnie tam rozrzuca, mnie okro swędzi, o nie. Czemu ludzie giną, czy oni są niepoważni? Ej, właśnie, jest tak dużo miejsca na przetrwanie, dobra. I my tutaj cały czas... Ej, oni się biją, dlatego. Jak ktoś kogoś uderzy na moich oczach, to odpada. Gościu, co ty tutaj? No. Ej, co jest? Co tutaj tyle itemów w ogóle? To jakiś typ się sypnął na górze wanny. No, na górze wann? No. Nie wiem. Dobra. No, rzeczywiście. Dobra, czekaj, bo... Trzeba tutaj delikatnie pozmieniać rzeczy niektóre. Może tutaj delikatnie rozbudujmy trasę dla lawy. Może tak. Bo poważnie, on tutaj stoi i... Czekaj, jego to nie dosięgnie. Dobra, tutaj się pozbędziemy wszystkich źródeł, jakie zostały. Ich w sumie tutaj nie ma dużo. Konkurencja prosta, ale mimo to i tak zginęło kilka osób, więc to była, stary, wiecie. Co? Wełna się pali, o nie. No wali się, znaczy pali się wełna, no. Lip. Dobra, teraz bierzemy im Ender Chesta. Kolejna konkurencja. Moby. Jakie moby im tutaj wrzucić? Stary, ja myślę, że Blaze, nie ma co. Pillager? Ja, stary, Blaze'a im wrzucę jednego. Ja tutaj im rzucam Pillagera. Albo może nawet więcej. Kilka Pillagerów. Okej, to teraz już nie możemy dawać więcej mobów. No, weź sobie już miecz przygotuj. Ej, bo tutaj ta lawa dalej opada, oni mają gdzie uciec z tamtego rogu. No. Oj. Oni zaraz zaczną ginąć. Oni już giną. Ej, stary. Dobra, zabijaj te moby już powoli. Zabijam. Ja bym tutaj obserwował, czy ktoś umiera. Na razie wszyscy trzymają, nie widzę, żeby ktoś tutaj... Oj, ktoś sypnął chyba, o ile to nie był mob. Wszystkich nie, zabić? To był mob. Jeszcze jedną osobę, jeden mob jest. Dobry. Tak, jeszcze jeden mob jest, no dobra. To jeden mob może zostać, chociaż dobra, to czekaj. Oni sobie z nim poradzą, nie? O, pokonali go właśnie. Pokonali go, aha, to nie byłeś ty. Nie, no ja zostawiłem jednego na koniec. Dobra. S. Piszą, że S, dobra, to jeszcze kilka ich tutaj zespawnujemy. Dobra. Nie powiedziesz, że tylko jest konkurencji przecież. Dobra, zobaczymy, czy teraz ktoś umrze.
umrze. Ej, te moby, czy one mogą się bić, są? W sensie na przykład pillagerzy z... Ej, sypnął? Dobra, to zabieramy moby. Teraz jest szybka akcja, zanim zabiją resztę graczy. Słyszeliście, jak raz na ekstremie, ja to już o tym mówiłem w wielu odcinkach, ale powtórzę to jeszcze raz, bo to jest w ogóle fajna historia, że żeśmy wszystkich widzów zabili w jednej konkurencji. I przeżyła tylko jedna osoba, która wypadła poza arenę. Czym ją zabiliście? Na to, że śmierci wszyscy zginęli. O nie, co? Dobra, to co, jedziemy teraz kolejną konkurencją. Czy masz pomysł bardziej na kolejną konkurencję? Stary, ja myślę, że powinienem wybrać jedną osobę, którą zabiję. Ty chcesz wybrać jedną osobę, którą zabijesz? Tak, i ty dobra. Jedną wybierasz. Marcin... Cześć, ja im napiszę. MWK wybiera osobę, którą zabije. Dobra. No i co zrobisz? Ja przy tym uciekają od razu. Jeden. O tak, to jest coś, co teraz MWC na pewno się spodoba. Jeden. Ja przy tym uciekaj do rogu. Nie mógł kiedy trafić. No, kogo ci się skin nie podoba? No, kogo wypatrzyłeś? Jak się boją? Jak się boją przez... Oni się stakują po kilka osób, żeby było mniej procent szarży dostaną. Jedzenie się mu przyszło. Oj, teraz będą się patrzeć na ciebie wystraszeni. O nie. Okej, jedna osoba tam odchodzi, on jego nie ma. Ale mimo to oni o tym nie wiedzą, więc cały czas siedzą w napięciu i nie wiedzą za bardzo, co się może stać zaraz. Ej, a co jakbym tak randomowo jakąś osobę uderzył stąd? Dobra, dobra, już mogę zabijać. A, dobra, dobra, oni stary nie wiedzą, co się stało. Obróć się. Dobra. A jak uciekają od razu. O nie. Dobra, Steve. Poszła siekiera. Dobra, teraz ja mam wybrać osobę, którą mi zabijam? Ta, no. Teraz ja wybieram. Ej, ta co jest? Ta Steve'a teraz, bo to będzie takie, wiesz. Teraz ta. Ej, bo ty zagrasz Steve, który się pcha. Cześć, cześć widzowie. On jest odważny. Powiedziałem, że wybieram osobę, którą zabijam, ale on patrzy mi się prosto w oczy. Dobra, kto tutaj jest z was? O, kto tu? Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz na kucaku? Widziałem cię. Dobra, to była moja osoba, którą ja wybrałem. Dobra, kolejna konkurencja. Ja mam pomysł. Nie wiem, czy da się tutaj... Da się chyba, nie? Stridery. Wszyscy do mnie. Dobra, czy oni mnie widzą? Widzą mnie. Ale co planujesz? Planuję, stary, teraz zrobić pod ścianę tą. Planuję, stary, teraz tutaj zrobić mur. Zamknąć ich na chwilę. Weź ich tutaj obserwuj. Okej. A to jakaś osoba została, więc ją trzeba zabić, więc ten pan odpada. Ja zabiję. Dobra, ci się patrzę na nich, czy żadnego problemu nie sprawiają. A ja teraz rozstawiam... Jak oni stoją wszędzie w ogóle. Stary. Ja teraz, stary, tutaj stridery rozstawiam. Trzeba ich przejść. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, dałem dziewięć. A, dziewięć. Ej, ale są pigliny na nich, stary. Trzeba pigliny zabić. Pigmenion znaczy. Tak, dobra. Weź, stary, tutaj zrób set zero na tym, znaczy, dobra. Wiesz, tą ścianę. No. Aha! Dobra. Kto nie znajdzie stridera dla siebie, ten się spali w lawie. Dobra, już zniszczą tą. No. Uwaga i no. Cyk. Jestem, no dobra, skoczyli. O nie, bo te stridery nie mają. O nie, bo one nie mają, patrz czego. One no nie mają. Nie dałeś. Aha, to dawaj im się. O nie. Teraz to już lipa. Ja nie stary. Wiedziałem, że one muszą mieć siodła, zapomniałem dawaj, o tym. To, powtórzymy to. O nie, a to najgorzej, bo teraz nie wiem, ile jest tych striderów. Ej, ktoś zginął. Ktoś zginął? Ej, dobra. Te stridery powrót giną, stary. Pod ścianę. Tutaj tu wracają, tak? Dobra, to weź po prostu, jak oni tam staną pod ścianę, to weź pisz bug. Przepraszam, koleżanko. Co ty tutaj? No właśnie. Już. Dobra, są wszyscy? No, dawaj, bug. Znaczy undo. No, undo właśnie. Tak no, piszę bug, też, też się poryłem. Dobra, to teraz muszę zrobić tak, wiesz co będzie w tym dobre? Że no. Nie wszystkie będą miały siodło. O. Po prostu. Czyli mamy siodła tych 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powiedzmy, że zostało 8 osób do następnej dobra. Konkurencji. To stary, usuwam, nie? Dobra, uwaga. To samo. Start, no. Jazda. Dobra, dosiadają. Wszyscy już dosiedli? Okej. Set? Oni umierają. Lawa. A reszta pali się w lawie. To rozkminiłeś w ogóle, chłop. No. Co jest? Ej, no. Nie wpadłem nawet tam. Serio? No ty nie wpadłeś, że to tak właśnie ma wyglądać? Ja, jak mi poryłeś głowę teraz. Ej, dobra. Fajnie, to mi się podobało. Ile zostało osób? Osiem. No dobra. Mhm. To może ich teraz podzielmy na drużyny. Napiszcie, widzowie, po cztery osoby do każdego koloru. Napiszcie, jaki jesteście team. Zimna woda czy ciepła woda? Zimna ja woda czy ciepła woda, no. Dobra, oni są tam we czterech. Tu są trzy. Ej, jest jeszcze ten Steve. Steve, halo, Steve? Steve? To no, tobie została czerwona drużyna. Więc zapraszam cię tam bardzo serdecznie. Może zróbmy im tutaj walkę zamków. To znaczy? Żeby były dwa zamki. Tak.
Tak, 4-4. Jeżeli tak, stary, to trzeba tutaj niebieskim zrobić, popatrz, tutaj trzeba im zrobić bazę. Ej, to ja im tak napiszę w sumie. Niebiescy na drugą stronę. Ej, to jest dobry pomysł. No, to jest dobry pomysł. Może im tam zbudować jakiś mur czy coś, taki profilaktiko. No, spaduwa, ale dajemy im, stary, jakieś itemy czy co? Ta, damy im zaraz itemy, no. Okej, całkiem ciekawie tu to wygląda. Jeszcze może zrobimy tutaj wejścia takie do środka. O, no właśnie, zrobimy takie pyk. O, jeszcze ewentualnie tu możemy zrobić jedną linię kolejną. Kurde. Czerwonych. No, to mnie też denerwują, szczerze mówiąc, troszkę, ale tak troszkę. Tutaj robimy pyk i mamy oddzielone strefy. Teraz, słuchaj, to ja zrobię tak. Ja zrobię czerwone ubrania i dam czerwonym. Ja zabiję w tym czasie stridery, bo one będą denerwować, stary. No, okej. Okay. Może dajmy im coś śmiesznego do bicia, na przykład łopaty. O. Łopaty do bicia są lepsze, stary? Łopaty, no nie są lepsze, są gorsze, ale wiesz. Lepsze niż łapka, o to cicho. No. A. Dobra, teraz wszystko. O, nie, im wziąć ze wszystkich rzeczy, jak zawsze. Więc teraz mogę im dawać itemy po kolei. Nie, 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 oddaj jednak. Jednak oddaj, kurczę. Nie tak to miało być. Ty masz to. Kogo zabić, to, kogo zabić? To i to. Dobra, to jest twój zestaw. To jest tak samo twój zestaw. Każdy ma zestaw taki sam. Więc łopaty, lederowe zbrojki i nic więcej. Ona nawet ma kwiatka w ręce. Kwiatek jej się raczej nie przyda w walce. Jestem bardzo ciekaw, która drużyna wygra. Dobra, czerwoni są cali uzbrojeni. Ty dla niebieskich nie zrobiłeś w końcu tego, nie? No nie, bo zabijałem Stridery, no. No dobra, czekaj, zawsze jakaś wymówka. O nie, to się łączy w różowy ze sobą w ogóle. Ja myślę, że to będzie niebieski, ale faktycznie, no, to tak działa. Dobra, robię hełm, to. O nie, i skończył się barwnik, najgorzej. Ja zrobiłem. No dobra. Gościu, no to... daj to mu. I łopaty drewniane, nie? To ja im dam te łopaty. Ty masz łopatę, każdy ma łopatę. Walczymy tylko na drewniane łopaty. Dobra, więc cóż, walczymy tylko na drewniane łopaty. Można niszczyć wełnę. Ej, w sumie mogliśmy start. Dać im trochę wełny właśnie. Nie, że się nie wykopywali. A, w sumie. Łopaty nie mam. Stop! To nie ma łopaty. Kto to? Wy macie łopaty. Kto tutaj nie ma z was łopaty? Chyba żebyście... ten, co skacze. My tej we trzech nie mają łopaty. Nie, już wszyscy mają. Dobra, to teraz jeszcze raz. Start. I zobaczymy, która drużyna pierwsza... Popatrz, jej Alex wyszła w ogóle sama. Sama ja się wkraczała na nich ja trzech. Team czerwony. Team czerwony? Nie, bo team czerwony to jest mój team, stary. Koty! Ja jestem team czerwony. Chociaż w sumie, wiesz co? Czekaj, ja zobaczę tą... Oni mają tego Steve'a. Oni w ogóle... Co robią? Oni niszczą, robią przebudówkę chyba. Wszyscy od razu od tego zaczynają. OCB. Ale po co w sumie? Nie wiem, o co chodzi. Aha, żeby popatrz, wejść na górę! Okej. Ej, trzeba uważać, żeby oni nie... PL Juman, na forum lecisz mordo za multikonto, S. To co chodzi? Ktoś ci zagroził banem za multikonto. Ale okej. Widzę, że oni się boją chyba ze sobą stoczyć walkę. Tak! Mamy się bić tak. Oni nie skumali chyba, ale popatrz, Alex, jaka waleczna. Skoczyła od razu. Dobra, ja sobie włączę Vanisha. Co? Co ona? Ej, ona sama z nimi walczy. Tak! Jej drużyna wymięka, a tutaj popatrz, jeden czerwony ich od tyłu prawie próbował zajść. Skubany miał taktykę. I nagle, patrz, rzucili się we trzech niebiescy. Zauważyli, że jednak mają przewagę w liczebności. I teraz zaczął się młyn. A mimo, ej, tutaj tak samo prawie jest. I tylko niebiescy cierpią na to, że jedna osoba od nich się boi i się chowa na górze. Mi się wydaje, że jak przez to niebiescy przegrają, to będzie śmieszne. O, to i dwóch na jednego jest. Od razu się za niego wzięli. O, nie. Oj, ej, ale oni naprawdę muszą sobie mało damage'a zadawać. Ej, to jest śmieszne, że na łopaty się biją akurat. Tak, no. Jeszcze dojadają tort po drodze. Teraz się skończy tort i jedzenie jednocześnie na całej mapie. Ty, niebieski, gdzie uciekasz? Do wanny! Czemu oni się tak chowają? Ty właśnie? Też, do wanny, niebieski! Ty, ktoś zginął? Pierwszy czerwony zginął? Czyli jest 3-4. Okej. Okay. Niebiescy mają przewagę, stary, bo mają tort. Jeść! Nie ma jeść! Jest walka! Ej, mocno! Ej, oni się boją wszyscy, zauważ. No ja nie wiem, czemu oni się nie biją. Mają się bić, a się nie biją, bo nie? Wszyscy mają pewnie mało życia i wszyscy, wiesz, się trzymają na dystans. Pomimo tego, że czerwonych bije łapką. Jest mniej, nie? Ale oni mają ciasto. Już nie. Wy też mieliście ciasto. Lecą z nimi. Patrz. Oni wszyscy najgorzej, bo oni wszyscy zaczęli uciekać, zanim się bić z nimi. Było 3-2, a oni się zaczęli obracać tyłem. Ej, co jest? Czemu oni tak... Oj, kolejny czerwony padł. Został jeden czerwony. Jeden czerwony został. Został jeden czerwony. Popatrz, on nawet się nie bije, widzisz? Da, ucieka. No, a bo to jest dziewczyna w ogóle. Okej, czyli wygrali niebiescy. Zimna woda? Niebiescy win. Ja wolę ciepło. 4-0. Więc ja was tutaj poproszę do wanny z powrotem. Jak mamy 4 osoby, to w sumie całkiem spoko, żeby i teraz walczyć jakiś półfinał, który wyeliminuje
pracuje dwie osoby, tak, na ja przykład. Myślę, ja myślę, tak, no. Później zrobimy ten, napierdzielankę pomiędzy... Ej, a może zróbmy tak, MWK, słuchaj, no. Zróbmy tak, zróbmy teraz dwa kolory, okej? Okay? No. I ustalmy między sobą, zanim im powiemy, słuchaj, postawię niebieski i zielony i powiem, żeby się czerwony. Podzielili. Nie, nie, słuchaj, niebieski i zielony, powiem, żeby się podzielili i na przykład no. Ci, co staną na zielony, ci aha, odpadną. Dobra. Nie będą wiedzieli o okay. Tym, rozumiesz? Ej, to po prostu stary wełny, nie? Tak. Dobra. Albo czekaj, to zrobię tak. O, no, git. Każdy zajmuje... Czekaj, ale to zabijamy zielonych, tak? Tak, no. Dobra, zabijamy zielonych. Ej, ale to będą mieli zdziwko totalne, no, nie? No, dobra. Dobra, teraz czekaj, tak czekaj, 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 czekaj. O, no, dobra, zieloni, pyk. Tego zielonego też. Więc niestety nie. Pan odpada. Mamy dwóch finalistów. Proszę się przedstawić, finaliści. O nie. Oni też chyba nie wiedzą dobra, co się stało. No, ogarniają. Po prostu się. Wykluczyliśmy kilka osób. Andors i Dead Bad Kid. Wow, czyli dwie osoby, których nigdy nie było w finale, bo czasem dwa otarzy się te osoby powtarzały. Bardzo fajno. To co teraz, MWK? Co teraz? Ja myślę, stary, że teraz powinniśmy im dać wybór. Niech się biją na łódkach w wannie. O, chłopie, no, normalnie dajemy wodę. Tak. Damy, stary, jeszcze w losowych miejscach, do jakiego poziomu dasz wodę? No nie wiem, mogę na ile chcę dać. To daj, stary, na dwie i damy jeszcze tutaj w losowych miejscach takie te, widzisz? To damy na jedno normalnie. Aha, no dobra, okej. To przecież może być normalnie, MWK, nie wiem, co ci chodzi. Dobra, biorę Wanda. Ja tu robię, stary, te przeszkody w postaci pajęczyny. Nie, 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 czej. Jak to nie? Nie może być za łatwo. Water. O. Dobra, boat. Każdy ma swoją łódeczkę. Proszę bardzo, proszę bardzo. I dam wam teraz 2 HP mi brakuje. Do czego? A daj mi może coś do jedzenia w sumie, no. No to masz tu do jedzenia i ty też masz do jedzenia. Ostatni raz wam daję coś do jedzenia. Najedzcie się, jak potrzebujecie. O, pa, chłopie, takie przeszkody. Zarąbiście to będzie. Dobra, i masz tu netherytowy miecz. Dam im netherytowy miecz po prostu. O kurde, czyli 3 hity, czyli, stary, w sumie, tak. Jak dobrze trafią. Nie, w sumie nawet myślę, że 2. Pa, dobra. Teraz finał. Kto przeżyje, wygrywa. Bijcie się na łódkach. No, to no, może być ciekawe. No, a to nie są dwie dziewczyny w sumie? No, są. I obydwie nie chcą atakować. Ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba, stary, zrobić jak w Fortnite. Lawę rozlewać dookoła. Lawa. Trzeba im tutaj wylewać, żeby one się, wiesz, sprężały do siebie. Widzisz, o co chodzi? Zagęszczamy im miejsce i płyną do siebie. Płyną. Kto kogo? O! Oj, więc mamy wygranego, mamy wygranego. Mamy wygranego, idealnie. Wygrałaś. Słuchaj, skoro wygrała w wannie, to myślę, że możemy jej dać dużo irona. Na przykład dajmy jej, stary, 16 bloków irona. Żeby sobie... dajmy jej wiadro, bo wiadro jest... Wiadro, to daj jej wiadro. Masz tutaj książek, by się móc uczyć w wannie, znaczy czytać. Masz tu enderperłę jedną, fajerwerkę. Masz trójząb, trzymaj. Okej. Okay. Wagonik. No i to powinny być wszystkie. A dobra, damy jeszcze shulkera, masz shulkera w kolorze... Ten. No masz i ender chest. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, widzimy się już jutro, przyjemnie, że była piosenka Noba Darknessa, oglądajcie, no i cześć.